Dzień dobry Państwu. Witamy w kolejnym wydaniu o świecie w ONECie. Dzisiaj będziemy się koncentrować na tym, co miało się zakończyć w ostatnią niedzielę, czyli na wyborach prezydenckich i parlamentarnych w Turcji. Ale po raz pierwszy w historii tureckich wyborów prezydenckich e, nie zakończyły się one po pierwszej rundzie. E, czyli po prostu żaden z kandydatów nie uzyskał 50% głosów plus jeden. E, I za dwa tygodnie, już niecałe dwa tygodnie, e, odbędzie się e, druga runda. E, wbrew przewidywaniom, e, właśnie wszystkich, e, Sondaży przewagę już w tej pierwszej rundzie, jeśli nie, nie w ogóle bezpośrednie zwycięstwo, miał uzyskać kandydat koalicji opozycyjnej, która jest ono bardzo szeroką ko koalicją od lewa do prawa. To jest taka koalicja, nie Erdogan. Ten kandydat, który nazywa się Kemal Kilic-Daroglu, uzyskał. Ten pan zaledwie 45% głosów. Natomiast okazało się, że no, o, o włos Erdogan stracił nominację już w pierwszej rundzie, bo uzyskał 49,6% głosów. To jest niespodziewane. I w drugiej rundzie to on jest faworytem. Ale pojawił się jeszcze jeden element, mianowicie trzeci z uczestników tych wyborów, pan Sinan Ogan, który jest liderem jednej z kilku takich ultranacjonalistycznych partii, jest ich kilka tych partii, ta się nazywa akurat Sojusz Przodków. One się wszystkie charakteryzują tym, że są mocno anty. Kurdyjskie. Kurdów jest 20% ludności w Turcji, więc to jest bardzo poważny problem. Otóż pan Sinanogan zupełnie niespodziewanie uzyskał 5% głosów i to jest prawie 3 miliony głosujących. Co oznacza, że teraz no, panowie Erdoğan i Kiliś Daroglu będą wokół niego tańczyć i namawiać go do tego, żeby, żeby no, powiedział swoim wyborcom, na kogo mają głosować w drugiej rundzie. To dosyć zabawne, że, że no, takim języczkiem uwagi jest skrajna nacjonalistyczna prawica. Czy, 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 czy pan jest w stanie skomentować to? Mówiąc szczerze, ja nie widzę w tym nic specjalnie zabawnego. Wprost przeciwnie, to. To, no to, to zabawne być... było oczywiście, no, to przepraszam, nie widać cudzysłowia, jak, jak człowiek no mówi. No właśnie, więc, więc no, wynik tych wyborów w zasadzie wydaje się być przesądzony, dlatego że bez względu na to, jaką rekomendację da pan Oranto, to analitycy tureccy no, przewidują, że większość jego wyborców jednak będzie głosowała za Erdoğanem. Biorąc pod uwagę, że, że on już w tej chwili uzyskał prawie te 50% głosów, no to, 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 to jego szanse tutaj wydają się być dość pewne. Także na dzisiaj większość znawców Turcji Przychyla się do opinii, że Erdoan wygra te wybory. No jak wiemy, stare pojedzonko, tydzień jest długim czasem w polityce, może się jeszcze coś wydarzyć. Wydaje mi się, że najważniejsze to, co dzisiaj należy powiedzieć, to, że to, to niespodziewany sukces Erdoana no pokazuje, jak potężna jest machina propagandowa i zdolności utrzymania władzy lidera autokratycznego, który opanuje różnego rodzaju instytucje, ograniczy swobody i także no, ujarzmi media. W związku z tym ta nacjonalistyczna retoryka i taka konfrontacyjna Erdoğan'a, ona się bardziej przybijała, przebijała w debacie publicznej niż chociażby kwestia wysokich kosztów życia, inflacji, która w Turcji wynosi około 80%. No bo rządowe media po prostu przedstawia Erdołana jako jedynego zbawiciela kraju, gwaranta jego wielkości i, i, i w taką fantazyjną trochę retorykę, Uderzała, natomiast oponenci byli w publicznych mediach wygłuszani. Tu jeszcze może warto wspomnieć o tym, że Rosja z złego. Um, oczywiście preferuje Erdogana ze względu na jego często napięte stosunki z Zachodem, i także to, że, że pod jego przywództwem Turcja no, bierze jakiś udział także w omijaniu sankcji zachodnich, um, może nie na taką skalę, jak niektóre inne kraje, ale niewątpliwie Erdogan zachowuje taką zdolność rozmowy i z Rosją, i z, i z Ukrainą. Ta, ta postawa Erdoana jest dwuznaczna, co ma swoje zalety też, żeby sprawa była jasna, ze względu na chociażby to, no, że jakieś obszary kompromisu są czasami potrzebne, chociażby w kwestii eksportu ukraińskiego zboża, i, i to się Erdoanowi udało osiągnąć. No i, 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 i efekt jest taki, że opozycja po prostu się nie przebiła ze swoimi komunikatami. Ja tutaj dalekosiężny, tym razem pozwolę sobie na taką gdybankę, że właśnie te, te wybory tureckie pokazują, jak demokratyczny, demokratycznie zdobyta władza potrafi, potrafi zostać. Wzmocniona takimi działaniami już autokratycznymi, czyli wyeliminowaniem różnych zabezpieczeń przeciwko nadużyciom władzy. I kiedy staje się taka autokratyczna, podporządkowuje sobie nominalnie niezależne instytucje, jeżeli do tego dołożymy jeszcze kontrolę nad mediami, to nagle ta przewaga już istniejącej władzy staje się widoczna i może być przeważająca. No, akurat ten mechanizm znamy. Ja przepraszam za argument, który nazywany w internecie jest argumentum ad Hitlerum, ale akurat przypomnieć za każdym razem przy tej okazji, warto, że w 1933 roku ubiegłego stulecia Hitler zdobył władzę. W Niemczech, absolutnie demokratyczną, demokratycznym sposobem. Potem ponaginał tę demokrację na swoje potrzeby i doprowadził do tego, do czego doprowadził. znaczy różnica jest o tyle zasad, to jest, to jest ważne, żeby to przywoływać, że, żeby pokazać ten mechanizm. Natomiast no, w przypadku Hitlera był to zamach stanu. Na koniec, tak? I... Na, na koniec, ale jednak wybory wygrał. Tak, ale chodzi mi o to, że na koniec był zamach stanu. Dzisiejsi autokraci są sprytniejsi, bo oni nie dokonują już zamachów stanu. Oni wprowadzają coś, co można nazwać demokraturą, czyli zachowują fasady demokracji, wybory się odbywają i często nawet są w miarę wolne, to znaczy nie ma dosypywania do urn czy czy, 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 czy wykluczania na masową skalę jakichś wyborców. Nie, to się odbywa. Ale mechanizmy, którymi władza w międzyczasie się obudowała, kontrola nad mediami, kontrola nad debatą publiczną, brak rozliczalności i odpowiedzialności polityków za, za błędy i za złe polityki, powoduje, że, że uzyskują tak miażdżącą przewagę nad opozycją, że pozwala im to wygrywać kolejne wybory. No tak, to takie przykłady w działaniu znamy choć w różnych natężeniach z Rosji i z Węgier, Polska dużymi krokami się w tę stronę do tego zbliża. Natomiast ja chciałbym jeszcze jedną rzecz powiedzieć, mianowicie podniosły się już głosy komentatorów w związku z tym z perspektywą, że Erdogan wygrywa. Takie, które znamy również u nas pod hasłem Polacy nic się nie stało. Otóż bardzo poważny, przeczytałem jeden bardzo poważny komentarz poważnego człowieka, który powiedział, no, że w gruncie rzeczy to lepsze jest znane zło niż kompletna niewiadoma, jeśli chodzi o. Kandydata drugiego, czyli Kemala kirilliz doroglu Mianowicie on mówi, że jego koalicja na czele, której stoi, w związku z tym byłby zobowiązany później do, 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 do dzielenia się takami ministerialnymi z różnymi członkami tej koalicji. To jeszcze nie koniec. Drugiej części tego podcastu posłuchasz tylko w aplikacji Onet Audio.